Tutaj mamy jedno jajko z uwagi na gabaryty. Drugie jajko będzie robione akurat w restauracji. W tym czasie, w tym samym czasie mniej więcej podane. A ile takich kurzych jajek mieści się w jednym? W jednym strusim jaju mieści się nawet do 25 jajek kurzych w przeliczeniu, bardziej takich emek. Jak widzicie, jajko się błyszczy, to jest, tak naturalnie to wygląda. Przy tej wielkości widać takie charakterystyczne kropki. To są tak zwane pory, przez te pory dochodzi do wymiany gazowej. Proszę o ciszę, tak można robić, jak właśnie strusie jajo. Wcale niepotrzebna jest wiertarka, żeby otworzyć takie jajo. Oczywiście można o stół, ale cenną rzeczą, jeśli chodzi o takie jajo, jest sama wydmuszka, więc z zasady chodzi o to, żeby otrzymać wydmuszkę. Co trzeba robić? Bierzemy nożyk, wcale nie ostry. Raz, dwa czy trzy razy uderzamy, żeby przebić się przez skorupę. Dwa. Wystarczy raz. Przebite? Przebite. Wystarczy jedno uderzenie, jesteśmy już w środku. Poszerzamy sobie tą dziurkę. Do środka trafia troszkę skorupek, ale to nic złego. Ktoś trafi, w najgorszym wypadku będzie miał zdrowsze kości. O. I w ten sposób to wygląda. Takiej wielkości, zwróćcie uwagę, dziurka wystarczy. Teraz musimy sprawdzić. Słuchaj, czy dobre jajko wybrałem? Jest tam coś? Co tam jest? Struś? Mruga? Nie, tam nie ma strusia. Musimy trochę zamieszać, żeby wszystko nam ładnie wyszło. Potrzebuję drugiego pomocnika. Kto chce być pomocnikiem? Proszę bardzo. Proszę bardzo, chodź. Jak się nazywasz? Max. Max? Tak. Dobra. Twoje zadanie polega na tym, żeby trzymać to jajo w ten sposób. To nie upuść. No i teraz czekamy sobie 2 godzinki, aż wszystko wyleci. Bo leci powoli, prawda? Oczywiście możemy pomóc trochę Maxowi w ten sposób, że bierzemy sobie słomkę bądź też pompkę. Ja mam pompkę, bo słomka jest do takiego przeznaczenia domowego bardziej. I zaczynamy pompować. Bardzo apetycznie to wszystko wygląda. I pod wpływem ciśnienia wszystko nam wychodzi. Zdarza się jedno na 100 jajek, że któreś eksploduje pod wpływem ciśnienia. Wtedy wszyscy są w jajku. Fajnie. I jajecznica jest nieco szybciej. Jajko się zaraz z wami przywita. Albo i nie. O, to się nie przywitało, bo zawsze taki brzydki dźwięk wydaje na sam koniec. Także opróżnianie jajka jest dość proste. Jedyne, o czym należy pamiętać, to żeby nie próbować wiercić, tak jak wiertarka chodzi, bo wówczas może faktycznie wydmuszka ulec uszkodzeniu. Dobra, dziękuję ci, Max, bardzo dobrze. Teraz mamy tutaj ponad litr zawartości, zwróćcie uwagę, jest przewaga białka, jest mniej żółtka, jakby porównać to do jaja kurzego. Te proporcje są odwrócone, dlatego jajecznica, pierwsza rzecz, bo zaraz zobaczycie, będzie jaśniejsza. Poza tym jajo strusie jest zdrowsze, posiada mniej cholesterolu niż jajo kurze. To jest sól. Mówcie stop, jak będziecie chcieli, żebym przestał solić. Stop. A głośno. Nie, jeszcze trochę. Słabo. Stop! Nie, jeszcze trochę. Słabo. Będzie chyba przesadzone. Stop! To potrafi mielec? Jeszcze trochę. Stop! No razem będzie przesadzona. Stop! O, w końcu. Słyszałem, że lubicie pieprz. Jak będziecie tak mówić stop, to będzie naprawdę bardzo ostra. O, to stop! Nie, nie mów. Stop! Jeszcze, jeszcze! No proszę! Nie, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę? Jeszcze. No dobra, jeszcze troszkę. Trem, to jest mało. Tak. Żeby każdy dostał to samo, musimy bardzo dokładnie całą zawartość miksować. Zmiksowane. Teraz bardzo was proszę, odsuńcie się od tego miejsca tutaj, dobrze? Tutaj, gdzie jest palnik. Podłączymy, odpalimy go szybko. Nagrzewa się. Troszkę pyli. Teraz. Kochani, teraz bierzemy sobie maselko. Masło. Także teraz są dobre warunki, z góry gorąco, z dołu gorąco, także jajecznica będzie w miarę szybko. Powiem, gdybyście chcieli zrobić sobie jajko na twardo, to musicie poczekać 2 godziny. W przypadku jaja strusiego. Na miękko 45 minut.
I co, robimy na miękko? No, tak. Ja muszę wam powiedzieć, że jeszcze nigdy nie jadłem na miękko. Od samego początku nie udało mi się. Szkoda, jeszcze zjadę. No, próbuj. No, i teraz moi drodzy. No, ja myślę, że możesz, ale jeszcze muszę sam tylko pytać. Chyba głodnie jest, jeszcze taka cisza. No. Ktoś z was już kiedyś próbował? Tak. No. Czyli co, wszyscy przeżyli? Tak. Kinturzy. Drugie jajko się robi w restauracji w tym czasie. To ja po prostu nie mieści mi się ostatnio. Dlatego na świeżym powietrzu robimy jajko. Nie. Słuchajcie, tutaj znajduje się chlebek, tu są widelczyki. Ty jesteś pierwsza. Za tobą się ustawiają około 25 osób. Zaraz przyjdzie dokładka, to kolejne 25. Ja będę wtedy pierwsza. I teraz dostajecie tackę, bierzecie sobie widelczyk i chlebek. Jak zjecie, to prosiłbym, tutaj jest kosz, gdzieś, o tutaj. No właśnie, to są porcje degustacyjne, tak? Sobie spróbować. Proszę. Jak zostanie, będziemy robić dokładki. Proszę. 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 Powiderczyk pić. Lebek. Proszę. 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 Proszę bardzo. Proszę. 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 Czyje? Śmieszne, śmieszne, bardzo śmieszne. Wygląda tam jak dziecko z Dragon Ball. Ej, to jest pyszne. No. Jest pyszne. Nie. Ale jak się odbierasz? Jakbym miał taką dietę z dodatką białkową, nie? A bo ty nie możesz mi zjeść, ona? Nie, nie mam 30 dni. No i jadam tydzień jelenecznicy, tak trzeci dzień już taki, boże, zaraz świętuję już. Nie, tu? O Jezu, ona nas nagrywa. A? Patrz, ten widelec ma 4 igiełki. Teraz będzie miał. Jelka przysuń się. A tu siedzi Olga. Witaj, Alu. No, a teraz ma 3. Miejsce nie zostawiłyście. Jak się nazywasz? Ola? Łukasz. Ola. Teraz. Nie, no spoko. Gdzie jesteś? Mała. Na huśtawce teraz.
A ogólnie? A tak to gdzieś. Na farmie strusi. Tak, a co tu widziałeś? Strusie. I coś jeszcze? Czekaj, lamy, osły. Lamy, osły? Mhm. Kury, króliki. Psa. Nie wrzucaj tego do internetu. A co ci się jeszcze najbardziej podobało? Patrzcie, teraz na dwa. Co mi się najbardziej podobało? Emu! Nie, króliczki! Albo nie! To takie... Sama nie wiem, ale wszystko było fajne. Tak. Smakowała ci jajecznica? Nawet osiołka. Osiołek, on super jest. Tak, osiołka. Jajka. A tobie, Milena, co ci się podobało? Króliczki, osiołki. Najbardziej to mi się nie podobało lamy, bo jedna z nich mnie opluła. Mnie też. Okej. Okay. Idziemy zaraz. Dobrze. Milenka, stań w duże regło. Całość, baczność. Spocznij. Kolejny odlicz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, poddać tę sumę laboratoryjną, czy nie wygrała. Plus jeden, z nami dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Robot! Dobra, idziemy. Tak serio. Witaj, F3. Co to pijesz? Coca-Cola. Dobra? Duszna. Ty dobrze. Bardzo. Gdzie teraz jedziesz? Do naszej kochanej Karwi. Na Słoneczną Polanę. Od razu do swojego namiotu rozpakować swoje wszystkie rzeczy, które kupiłam w groszku. A tutaj są. Miałam kupić do tego też wodę Skittles i Kinder Joy, ale w groszku jest tak drogo, że na wszystko mi nie starczyło pieniędzy. Nie polecam. Nie. Także kupiłam mało rzeczy. I zapłaciłam za to wszystko 19,60, także... No, a teraz chyba... No, a co tam? No dobrze. Zwłaszcza, że mnie nie widać, bo teraz się zobaczyłam. A nie, widać mnie. No. I ogólnie teraz jedziemy. Za nami siedzą chłopaki. No. I tam jest Maksiu. Pozdrawiam mamę. Jak ludzie? Jeszcze tam są. Tak. No, zaraz będziemy w naszej kochanej Karwi. Właśnie, już widać obóz. Pokaż im nasz piękny obóz za drzewami. Widzicie te drzewka? One są piękne. Zakrywają nasze tojki. Nie patrzeć. Widzicie? To jest piękne. Już nie? Co kamerujecie? Na ten kufer pełen śmieci. Nie ważne. Jesteśmy. Pierwszy raz. Witam. Witam bardzo. Nie chcę mi nie dać. Do kamery nie. Pójdę do mamy się poskarżę.